Dzień dobry, wieczór, Azeroth. To jest ten czas, w którym odkrywamy karty historii. Czas na Mag'gora, Garrosha i Kerna. Jak będzie wyglądał pojedynek i co się dzieje w tle? To wszystko właśnie dzisiaj, także usiądźcie wygodnie. Zaczynamy. Zanim jednak zaczniemy, parę słów o sponsorze kanału, Eneba. Jest to świetne miejsce, gdzie znajdziesz gry na praktycznie każdą platformę. Sklep Eneba posiada już ponad 20 tysięcy pozycji do wyboru. Częste zniżki i promocje sprawiają, że zawsze możesz znaleźć tu coś dla siebie. Fani World of Warcraft znajdą tu prepaid, czas gry, jak i dodatek Dragonflight oraz karty podarunkowe, jeśli chcielibyście komuś zrobić przyjemny prezent. Eneba to marka, którą mogę w 100% polecić. Sugeruje to też doskonała ocena na Trustpilot. Krótkie słowo wstępu, zanim zaczniemy fragment z książki. Jest to finałowy odcinek trylogii, jaką zrobiłem. Dwie poprzednie części znajdziecie na kanale. Odnośnik do pierwszej znajdziecie w prawym górnym rogu. Pozwoli to wam zrozumieć kontekst całej tej awantury i sporu między Kernem a Garroshem. Okej, nie ma na co czekać. Wchodzimy na arenę i zaczynamy. W jego pobliżu, na ogromnej arenie, Garrosh się przygotowywał. Jak przystało na rytuał Mag'gora, był on półnagi, zakrywając się tylko chustą od pasa w dół. Jego brązowe ciało było nauliwione na błysk. Imponował orczą siłą. Jego sylwetka była wcieleniem mózgu i chwały. Rozgrzewał się wraz z toporem, który zgładził Manorofa. Ten również został nauliwiony, lśniąc mrocznym tonem. Kern będzie walczył bronią jego przodków i całej linii dziedzicznej, runiczną włócznią. On także rozebrany do pasa, przepasany lnianą chustą, jego futro, lekko już przeprószone siwizną, było cały czas grube i solidne, lśniące od olejku. Pod futrem jednak były solidne mięśnie. Jego stawy mogły się odzywać podczas deszczu czy śniegu od czasu do czasu, a jego oczy mogły czasem się wysilać, ale nie stracił nic ze swojej siły i szybkości. Podniósł włócznie w cztery strony, oferując się żywiołom. Uderzając w pierś ręką, która trzymała włócznie, pozdrawiał ducha życia i wszystkie żyjące istoty z nim związane, obróciwszy się później do Berama Skychasera dla jego błogosławieństwa. Tak jak ciała wojowników zostały namaszczone olejkami, tak również i bronie. Beram mruczał coś cicho i lekko maczając palec w świętym olejku, delikatnie smarował gęstą ciecz na czubek włóczni. Jestem zasmocony, że do tego doszło. Powiedział cicho, tak jakby tylko Kern mógł go usłyszeć. Ale stało się. Wiem, że twój cel jest prawy, Kern Bloodhoof. Niech twa włócznia celuje prosto i mocno. Kern ukłonił się głęboko z pokorą. Jego grube i potężne palce zacisnęły się mocno wokół włóczni. 20 pokoleń wodzów Bloodhoof dzierżyło te włócznie w walce, tak jak on teraz. Zasmakowała krwi wielu szlachetnych przeciwników i prawda to. Celowała zawsze, prawdziwie i mocno. Na moment jego wzrok spoczął na runach, które widniały na drzewce włóczni. Wyżłobił tam większość swojej historii, ale było jeszcze wiele do powiedzenia. Obiecał sobie, że gdy pojedynek się skończy, on też dopowie resztę tej historii. Stary byku! Odezwał się wyzywająco Garrosh. Będziesz tak stał, zatopiony w myślach całą noc? Myślałem, że przyszedłeś mnie zabić, a nie gapić się na starą włócznię. Kern westchnął. Twoje słowa są niesione przez wiatry przeznaczenia, Garroshu Hellscream. Będą twoimi ostatnimi. Dobierałbym je z rozwagą. Pa! Garrosh żachnął się. Wziął do ręki Gorhaul, kłaniając się szamanowi, którego błogosławił. Nagle oczy Kerna się zwężyły, by dopatrzeć z odległości, że szamanem Garrosha była Taurenka. Błogosławiła broń słowami i świętym olejem. To zdziwiło i zabolało Kerna, który przyjął, że rytuał będzie wykonywał ork. Taurenka miała czarne futro. Magatha, powiedział. Była potężną szamanką, tak samo jak Beram. Podczas gdy jej błogosławieństwa pomogą Garroshowi, Beram Skychaser tak samo pomoże Kernowi. Musiała to wiedzieć. Był to tylko gest i rytuał, nic więcej. Tym czynem dała jednak znać, gdzie leży jej lojalność. Kern skinął do siebie, bardziej pewny swojej ścieżki jak nic innego na świecie. To musiało się stać, zanim więcej osób wpadnie w sidła Garrosha. Przynajmniej Magatha pokazała swoje prawdziwe kolory. Będzie musiał odnieść się do tej zniewagi i braku lojalności. Grim Totem będą musieli być wygnani z Thunderbluff, chyba że przyrzekną swoją lojalność wobec Hordy. Co jeszcze się nie stało? Teraz była to konieczność, a nie pragnienie. Magatha rzuciła okiem na Kerna. Nie mógł zobaczyć jej wyrazu twarzy, ale wyobraził sobie jej uśmieszek. Zrobił to samo. Wybrała sobie złego wojownika do wsparcia.
Obrócił się, by spojrzeć na swego przeciwnika. Garrosh stawał na palcach i balansował na boki, rozgrzewając się, przemieszczając swój ciężar ciała. Jego dłonie spoczywały na rękojeści topora, brązowo-złote oczy lśniły z podniecenia. Matko Ziemio, steruj moją ręką. Wiesz, że walczę o wiele więcej niż tylko dla siebie. Kern odchylił głowę, otworzył usta i zaryczał, głęboko dając znak, że jest gotowy. Była to część tradycji Mac-Gora. Garrosh ze swojej strony odpowiedział ogłuszającym wrzaskiem, który był prawie tak głośny jak jego ojca. I tak jak Kern oczekiwał, rzucił się na niego, szarżując. Kern nie ruszył się, pozwalając młodzikowi na ten zryw. Garrosh zawirował Gorehowl nad głową. Kern wiedział, że rowki w toporze będą wydawać wyjący dźwięk, który dał nazwę toporowi. Był to dźwięk, który wyzwalał strach w sercach wrogów Groma Hellscreama, ale Kerna w ogóle nie ruszał. W ostatniej chwili z gracją, która przeczyła jego gabarytom, Tauren odsunął się na bok i pozwolił, by rozpęd Garrosha poniósł go za plecy Kerna. Ork próbował wstrzymać swój pęd i prawie mu się to udało, ale nie przed tym, jak włócznia Kerna zdążyła przebić mu jego prawy biceps. Garrosh ryknął zaskoczony z powodu afrontu, jak i bólu. Uścisk broni zelżał. Kern opuścił rogatą głowę i celował w ranę. Garrosh stracił równowagę i prawie wypuścił Gorehowl z rąk. Jeśli by to zrobił, wszystko byłoby skończone, ponieważ reguły jasno mówiły, jeśli ktokolwiek straci broń, żadna ze stron nie może je podnieść. Kern uniósł włócznię i zanurzył ją wprost na dół. Garrosh przekoziołkował na bok w ostatniej chwili. Włócznia zrobiła tylko krwawą bruzdę w boku orka i wbiła się w ziemię. Kern stracił cenne sekundy, by ją wyswobodzić. W tym samym czasie Garrosh stał już na nogach. Garrosh, najbardziej uznany wojownik Hordy, prawie stracił broń i Kern miał na koncie pierwszą krew. Dobrze zagrane, stary byku, powiedział Garrosh, dysząc lekko. Przyznaję, nie doceniłem twojej szybkości. Zdaje się, że tylko twój rozum jest wolny. Twoje szyderstwa nigdy nie były zbyt celne. Teraz też nie są, odrzekł Kern, nie tracąc swojego przeciwnika z oczu. Oszczędź oddech na bitwę. Ja oszczędzę swój, by odrzec dobre słowo na twoim pogrzebie. To było zbyt łatwe, pomyślał Kern, patrząc na rozwścieczonego Garrosha. Ciężka brew orka podniosła się od zniewagi, zaszarżował z warknięciem. Zręcznie zamachnął się Gorehowlem i Kern poczuł pęd powietrza w złowieszczej pieśni topora, ledwie unikając cięcia. Garrosh nie był głupcem, uczył się na błędach. Nie miał zamiaru bagatelizować przeciwnika po raz drugi. Kern pochylił głowę, wjeżdżając kopytem w ziemi i zaszarżował. Garrosh wrzasnął wojennym okrzykiem i podniósł topór, celując w gardło byka. W ostatniej jednak chwili Kern zatrzymał się. Skręcił w lewo i pchnął włócznią na zewnątrz w odkryty tors. Oczy Garrosha się rozszerzyły. Miał tylko na tyle czasu, by lekko obrócić się w prawo, zasłaniając tors ramieniem. Cios był niebezpieczny, a mógł być śmiercelny. Tak czy inaczej, z raną na tym samym prawym bicepsie ręka Garrosha słabła. Ork ryknął z bólu i wściekłości. Jego wolna dłoń obejmowała teraz drugą, przytrzymując Gorehowl. Kern przyciągnął włócznię i poczuł nawet lekki żal. Śmierć Garrosha byłaby stratą dla Hordy. Tak dobry wojownik. Gdyby Thrall nie zrobił go liderem, ta tragiczna konieczność nie byłaby potrzebna. Jego krótkie wahanie pozwoliło Garroshowi zamachnąć się oburącz toporem. Kern szybko złapał włócznię w obie ręce, szykując się do bloku, tak jak robił to niezliczoną ilość razy. Gorehowl śpiewało swoją ponurą pieśń, spadając na dół. Runiczna włócznia, broń 20 pokoleń, która pokonała tak wielu i broniła taureński lud, pod wpływem uderzenia strzaskała się na kawałki. Siła spowolniła cios, lecz go nie zatrzymała. Gorehowl zanurzył się w klatce piersiowej Kerna, jadąc później ostrzem po lewym ramieniu. Rana była powierzchowna, włócznia zablokowała większą część uderzenia. Kern otknął się z szoku wywołanego zniszczeniem broni. Jeszcze nie koniec. Jego ręka zacisnęła się w pozostałej części włóczni. Jej ostrze cały czas mogło solidnie ugryźć. Garrosh cały czas walczył, lecz był mocno raniony. Uderzenie, które strzaskało włócznie, kosztowało go sporo energii i nie utrzyma się już długo. Jedno dobrze wymierzone pchnięcie pozwoli na... Kern zamrugał. Jego wzrok zaczął się rozmazywać. Czy wpadła mu do oka krew? Może pot? W cennej sekundzie przetarł tyłem dłoni oczy, lecz to nie pomogło. Jego ręce zaczęły się trząść, gdy je opuścił, a jego nogi poczuł, że słabną. Oszołomiony popatrzył na Garrosha.
Ork się pocił, oddychając głęboko. Ich wzrok się spotkał. Kern zacisnął broń w dłoni. Wydawała się teraz tak ciężka. I wtedy zdał sobie sprawę, co się z nim dzieje. Ja, który całe życie przeżyłem z honorem, umieram zdradzony. Nie mógł nawet wykrzyczeć swoich ostatnich oddechów, by powiedzieć o mordercy, o zdrajcy. Stał tylko dzięki ostatniemu wysiłkowi. Jego wola pozwalała mu jeszcze trzymać resztki włóczki po to, by zginąć uzbrojonym z honorem. Oczy Garrosha się zwęziły, gdy ujrzał ranę Kerna na klatce piersiowej i strzaskaną broń. Na krótki moment zdziwienie przeszło przez jego oblicze. Później zacisnął szczękę w determinacji. Zaczął biec w stronę przeciwnika, unosząc do góry Gorhał oburącz i sprowadzając go na dół. Nie mogąc odbić ciosu lub nawet się odsunąć, z każdym biciem serca Kern czuł, że zbliża się koniec. Wysoki wódz Tauren milcząco patrzył, jak topór schodzi na dół. Magatha patrzyła z odległości. Jej spokojny wizerunek nie zdradzał rosnącego podekscytowania. Dwóch wojowników było równych sobie, mimo że różnili się od siebie we wszystkich aspektach. Kern miał siłę, mądrość, cierpliwość i doświadczenie. Garrosh miał energię, ogień młodości i szybkość. Gotujący i bulgoczący konflikt starego z młodym uzyskał punkt wyżenia dzisiejszej nocy. Tylko jeden mógł odejść, a zwycięzca dyktować przyszłość Hordy. Wszyscy obecni wiedzieli, że są świadkami historycznego momentu i Magatha obserwowała, jak emocje tłumu przechodzą ze zgrozy i szoku do entuzjazmu i zachwytu. To była zaciekła walka, lepsza niż niejeden by się spodziewał. Czekała na taką okazję latami. I tak jak liść, który dryfuje z wiatrem, niespodziewanie prosto na kolana, okazja w końcu przyszła. Jej szpiedzy Wargrimmar zdołali donieść jej o Maggora w samą porę, by zdążyła na arenę i oferować swoje usługi do rytualnego błogosławieństwa broni. Wcześniej, gdy Garrosh razem z Korkron byli w prywatnej sali poniżej głównych siedzeń, uprosiła widzenie z orkiem i dostała je. Mówiłam ci już wcześniej, Garroshu Hellscream, że jesteś właśnie tym, kogo potrzebuje Horda w tej chwili i gdy czas będzie właściwy, dam moje wsparcie całego plemienia Grimtotem. Pozwól mi błogosławić twoją broń w przygotowaniach do twojej dzisiejszej próby. Garrosh rzucił na nią okiem. Zwrócisz się przeciwko Kernowi? Taurenowi? Magatha wzruszyła ramionami. Chcę zrobić co najlepsze dla mojego ludu i wierzę, że jest to podążanie za tobą, Garroshu Hellscream. Skinął głową. To ma sens i oznacza, że jesteś mądrą przywódczynią swojego plemienia. Przyszłość jest we mnie, nie w tym starym byku, który kiedyś mógł być nazywany bohaterem. Jego brwi zmarszczyły się lekko. Ja szanuję go. Wolałbym nie być instrumentem jego zguby, lecz to on mnie wyzwał i znieważył mój honor. W rzeczy samej to on, powiedziała Magatha. Ten cios, który ci wymierzył, prawie się nie wywróciłeś. Wszyscy o tym mówią. Haniebne to. Nie może zostać niepomszczone. Garrosh warknął lekko. Jego twarz, jej część, która nie została pokryta tatuażem, zaczerwieniła się z gniewu i zażenowania. Magatha zdołała utrzymać neutralny wyraz twarzy, ale wewnątrz uśmiechała się. To po prostu było zbyt łatwe. Więc czy akceptujesz moje błogosławieństwo twojego ostrza i wsparcie plemienia Grimtotem? Staksował ją spojrzeniem i skinął głową. Niech wszyscy o tym wiedzą. Możesz pobłogosławić moje ostrza, zanim walka się zacznie. Parę chwil później, na widoku całej areny, oferował już swój Gorhaul. Magatha z trudem mogła powstrzymać swoją radość, gdy cicho intonowała rytualne błogosławieństwa. Usuwając korek z fiolki, która była przygotowana parę minut wcześniej, wylała 3 krople oleju na ostrze. Tradycja wymagała, by ręcznie rozprowadzić olej. Ona tego nie zrobiła. Wiedziała, że Garrosh nie ma pojęcia o tradycji rytuału, więc nie zauważy różnicy. Czego Garrosh jeszcze nie wiedział, to, że Gorhaul został namaszczony trucizną. Gdyby się o tym dowiedział, kazałby ją stracić w mgnieniu oka, jednak nie miał pojęcia, że został właśnie zmanipulowany. Tak, z radością patrzyła, jak Kern nagle traci siły i parę sekund później starożytna włócznia zostaje strzaskana, a Gorhaul tnie tors i rękę Kerna. To zbyt proste, lecz zbyt wiele rzeczy, do których dążyłam, było zbyt trudnych. Teraz jest równowaga. Garrosh przejął inicjatywę. Gorhaul zawył, gdy ork zawirował ostrzem, zanim sprowadził go na dół do ostatecznego ciosu. Ostrze wbiło się między głowę a ramię, wrzynając się głęboko w ciało, przecinając aortę, krew bluznęła obficie
i nogi potężnego Kerna Bladhoofa zachwiały się i odmówiły posłuszeństwa. Był martwy, zanim jego ciało upadło na ziemię. Setki okrzyków zmieszanych ze szlochem i niedowierzaniem zapełniło arenę. Takoż kończy się era. Z jego śmiercią nowa się zaczyna, powiedziała Magata. Oddani poplecznicy Kerna wbiegli na arenę, podnieśli ciało swojego lidera. Magata wiedziała, co teraz zrobią. Zostanie on rytualnie obmyty skórzu, krwi i oleju i przygotowany do kremacji, owinięty w ceremonialny całun. Później nastąpi długi i żałobny marsz do Thunder Bluff z Orgrimmar, tak by wszyscy mogli złożyć hołd i cześć zmarłemu, zanim ciało, a później prochy, zostaną ofiarowane rzekom i wiatrom, by stać się jednością z Matką Ziemią i Ojcem Niebem. I te nadzieje, jakkolwiek złudne, dadzą jej szansę na to, na co czekała tak długo. Zwróciła się do jednego ze swoich uczniów i wyszeptała po taurachiańsku. Teraz. Poślij słowo teraz. Kern nareszcie poległ. Dziś w nocy zacznie się panowanie Grimdotemów. Koniec fragmentu. Muszę wam powiedzieć, gdy to tłumaczyłem, targały mną emocje, nienawiść do Magaty. Ból po stracie Kerna, bardzo było mi go szkoda. Widziałem to oczami wyobraźni, jak powoli brakuje mu sił. Wyobraźcie sobie, co musiał czuć, gdy wiedział, co się stało. Wiedział, kto zdradził, lecz nie mógł już z tym nic zrobić. Nie chciał nawet złożyć broni, by niehonorowo polec w bitwie. Do końca z honorem to była stara szkoła lojalnych liderów Hordy. Bane oczywiście nigdy nie pogodzi się z losem ojca, a los Magaty tak naprawdę jeszcze stoi pod znakiem zapytania. Musimy mieć ją na oku, bo tak naprawdę cały czas jeszcze żyje i może pojawić się w grze lub na kartach lore w każdej chwili. To wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, czy staliście po stronie Garrosha, który został wykorzystany, czy po stronie Kerna, a może ktoś popiera Magatę? Jestem ogromnie wdzięczny patronom. Dziękuję za wsparcie. Nie zapomnijcie o biciu w dzwon, subskrypcji i lajkach, a my... widzimy się i słyszymy w kolejnym odcinku Samael Channel News. Trzymajcie się ciepło.